Hejka kochani, dziś przygotowałam dla Was moje trzy ulubione zimowe napoje. Pierwszy to będzie oczywiście gorąca czekolada, drugi to będzie amerykański eggnog, no i trzecia to będzie moja mroźna szarlotka. Więc zaczynamy! Pierwsza będzie gorąca czekolada, no i tutaj troszeczkę dodaję na początku mleka i później tej ciemnej czekolady dość sporo. Ja używam tych takich typowych czekoladowych chipsów, ale to słuchajcie, może być zwykła czekolada, po prostu mi się dużo łatwiej z tym robi. No i znowu dodaję troszeczkę mleka, no i widzicie, ona już mi się powoli rozpuszcza, ciągle mieszam, żeby mi się nic nie przepaliło na takim lekkim ogniu i mieszam do tej pory, aż ona mi się rozpuści, później dodaję mleka i dodaję miodu, bardzo lubię miód, dodaję jeszcze wanilię i dodaję marshmallow. Uwielbiam marshmallow, jeżeli nie macie marshmallow, możecie dodać sobie na przykład białej czekolady, żeby jeszcze podkręcić słodkość. No i tutaj właśnie możecie zostawić tą gorącą czekoladę z marshmallow, ale że ja chciałam dogodzić Markowi, to dodałam mu jeszcze bitej śmietany, cynamonu i takich fajnych, pokruszonych, kolorowych ozdób do cupcake'ów, bo akurat mi zostały, i dwie laseczki typowe, takie cukierki amerykańskie. Drugi przepis to będzie na typowo amerykański świąteczny drink, w którym dodajecie rum, whisky, jakiś alkohol, ale generalnie te dwa alkohole bardzo do siebie pasują. I tutaj jest szklanka mleka, szklanka gęstej śmietany, dwa żółtka. Jeżeli nie lubicie jajek, to zapraszam Was do Nisiaks. Ona właśnie zrobiła wersję wegańską. I wszystko musicie dobrze wymieszać, dodać jeszcze gałkę muszkatułową i łyżkę. I trzy łyżki brązowego cukru. I wszystko, i ekstrakt waniliowy, i wszystko dobrze ze sobą wymieszać, nie zagotowując, to ma być ciepłe, ale nie zagotowane, i tak przygotowany drink wstawiacie do lodówki, możecie dodać sobie opcjonalnie bitej śmietany, bo w oryginalnym eggnogu jest po prostu wzbite białko, ale ja nie lubię białka, więc dałam sobie bitej śmietany, laski cynamonu i posypałam gałką muszkatułową. Ostatni, już trzeci przepis to jest, słuchajcie, mroźna szarlotka. To jest coś pysznego i strasznie prostego. Jest to po prostu sok jabłkowy. Do tego dodałam lody waniliowe, to już opcjonalnie ile chcecie. I tak samo tyle samo goździków. Ja akurat goździki lubię, więc dałam dwie sobie garści. I posypałam to wszystko cynamonem. Okej, i gotowe. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, jeżeli zrobicie swoje. I czekam na Wasze zdjęcia. Do jutra!